proszę Państwa. Co my tu mamy, Marcinku? Chodź do nas. Właśnie są te majtki, co się pani nimi wachlowała. Dzień dobry. Pani Elżbieta Wiśniewska jest naszym gościem. Można się nimi wachlować, proszę Państwa, bo te majtki, czego już dowiódł Szymon Hołownia, dotykając ich, mają specjalną usztywniającą wkładkę. Tak? To jest ten patent, który ma sprawić, że co? Że pupa ma ładniejszy kształt. Dokładnie. To są majtki, które są przeznaczone dla osób i zarówno i kobiet i mężczyzn, bo jest model męski, model ma akurat założony. Dla osób, które no, nie mają z tyłu tego, co trzeba. Nie mają ładnej, okrągłej pupy. Tak, po prostu mają no, płasko tak, że no, wisi wszystko na nich. A chciałyby mieć ładne kształty. Tak, i dokładnie. Mogą sobie pomóc w ten dokładnie sposób. Dokładnie mogą sobie pomóc. Powiedziała pani, że są zarówno męskie, jak i damskie tak. takie modele, ale kto te modele może nosić? Bo jeśli ja mam dosyć dużą, bardzo Państwa przepraszam, pupę. A ja wręcz przeciwnie. A Marcin małą plaskatą z tyłu, to dla Marcina będzie to bardziej użyteczne niż tak, dla mnie, prawda? Tak, kto powinien nosić takie łatki? Znaczy wszyscy. Ja mam klientki w wieku naprawdę od kilkanaście do 70+. Szczupłe osoby, które chcą sobie tak, dodać... Tak, z reguły są to osoby szczupłe, bo no to się wiąże z tym, nie, że tutaj z tyłu nic nie ma, prawda? Jejku, ale to potężne jest. To tak się wydaje tylko. A niech mi pani powie, jak pani wpadła na ten pomysł, żeby taki biznes rozkręcić, jeśli pani widziała tego typu bielizny? To znaczy, pracowałam wiele lat w firmach różnych i też cały czas myślałam o tym, jakby tu uciec, nie, właśnie z firmy. No i myślałam właśnie w tym kierunku, co by tu można było zaproponować kobietom, czego u nas nie ma. I ponieważ bardzo lubię Stany Zjednoczone, więc i byłam tam parę razy, więc tak się uczepiłam tej myśli, myślałam cały czas, co one mają, czego my nie mamy. No i przypomniałam sobie właśnie o tych majtkach, które widziałam tam kiedyś. I postanowiła pani wchodzić do Polski. A, tak. A zdarzyło się pani kiedyś, nie wiem, taka opowieść klientki, czy relacja klientki, że ona tę sztuczną pupę założyła, poszła na randkę, no i się okazało, że potem zdrada, bo mężczyzna nie, tam nie. Odkrył, prawda? Proszę mi wierzyć, że kobiety są bardzo sprytne i doskonale sobie dają radę, także... A teraz możemy zobaczyć, jak te pupy silikonowe się sprawdzają w praktyce. Mamy modelki, tak, które... I modela. Na modelce doskonale widać. Ja tam może podejdę i tylko też żebyś zbadam osobiście. Prosiła nie macał, a? Tak? A my będziemy komentować. No musicie Państwo wierzyć, ja widziałam Panią bez majtek tych. To jest ten model. Pani ma na sobie model Brazilian. I bez nich w swojej, prawda, bieliźnie, no ta pupa była po prostu, no, płaska. Także proszę spojrzeć, jaki kształt pani teraz ma. Mhm. No ja uważam, że to jest kształt po prostu, no, śliczny. Kobiecy, bardzo. Oczywiście nawet bardzo, takiej obcisłej aczkolwiek, jak nie widać, bardzo. Nieprzesadzony. Bo to nie chodzi o to, żeby to było jakieś monstrualne. To jest dodatek... Nie chodzi o kuper wielki. Nie, broń Boże. Tylko ładne ukształtowanie. Tak, dokładnie. Chciałeś coś dodać? Nie, wiesz co, sprawdzałem z bliska, ponieważ nie było tego widać dobrze w telewizji, czy tak? Jak się założy obcisłą bieliznę, to nie odciska się kształt tych poduszek, ale nie widać. Także... Z tego, co tutaj leży, mamy różne także typy majtki. Są różne modele. Przepraszam, tak. Modele. Jakie? Więc tak, są majtki bez wkładek, czyli właśnie model Brazilian. One mają wypełnienie zrobione na stałe i to jest ukształtowane już w pożądany kształt, czyli idealny kształt. Zakładamy i po prostu mamy tak, jak a trzeba. A inne rodzaje? To jest dla pań, które nic nie mają, prawda? Tak. Także one zakładają i wszystko jest. Tutaj są majteczki z wkładkami, które się wyjmuje. I to są dla pań, które po prostu chcą sobie dołożyć, prawda? Bo jest tak, że nam ten kształt jest taki, jaki jest i jak się dołoży w określonym miejscu, to jest po prostu bardzo precyzyjnie zaprojektowane, to lepiej wygląda. Ten kształt po prostu nabiera formy. Tutaj tak samo jest model silicone padded, model z wkładkami silikonowymi, takimi jak ciało, to się tak czuje jak naprawdę ciało. I to jest model na przykład z podwyższonym stanem, który również daje panią kontrolę brzuszka. Niektóre panie mają taką potrzebę, że chciałyby jednocześnie sobie tutaj, prawda, czuć kontrolę. Także to jest model, który to zapewnia. Hasło lemura, wyginam śmiało ciało, nabiera zupełnie nowego znaczenia teraz. Proszę Państwa, jeśli ktoś jest zainteresowany, to można sobie poprawić sylwetkę takim trikiem, którego nie widać pod ubraniem. Pani Elżbieta Wiśniewska była naszym gościem. Bardzo pani dziękujemy. Tylko prosimy potem nie rozrzucać wkładek. Łazience, jak się nie, i dyskretnie rozbiera. Zdejmować przed rozbieraną randką. Dokładnie. Zapraszamy Państwa na krótką przerwę i po przerwie powracamy. Czekamy na Państwa. Statki z Plutona lecą.